Najnowszy Bond tuż przed nami, więc cóż, tak jak mówiłem, kontynuujemy serię. Po jednym Bondzie na aktora przyszedł czas na tego, na którym ja się wychowałem ze względu na czasy, czyli Pierce Brosnan. Jedziemy. GoldenEye. Czyli GoldenEye. Złote oko. Albo oko ze złota. Wszyscy wiemy, że to mogło pójść w tą stronę, więc uczcijmy, że nie poszło. To pierwszy po 6 latach przerwy film, w którym w główną rolę Jamesa Bonda wciela się Pierce Brosnan, który po raz pierwszy, a jednocześnie setny, musi uratować świat. Myślę, że taki opis na początek wystarczy. Recenzja jest oczywiście i tak spoilerowa. Jeśli chodzi o fabułę, zaraz tam przejdę do jakichś szczegółów, natomiast powiem parę zdań ogólnych. No, przy każdym filmie można powiedzieć, że ej, to tylko moja opinia, nie? To jakby... wiadomo. Ale przy Bondach wydaje mi się, że naprawdę nasze opinie się różnią. To znaczy widziałem w komentarzach pod każdym z tych Bondów, że ktoś tam się zgadza w 100% ze mną, że na przykład mi się bardzo podobał Timothy Dalton, w ogóle Roger Moore. Lazenby coś sobie miał, Sean Connery, no to klasyka, ale to też już jest takie trochę taka ramotka, trochę to takie stare jest na zasadzie już, wiecie, no bardzo nie dzisiejsze. Acz kultowe, zapoczątkowujące trendy, późniejsze klisze i parodie. No i wiadomo, że są różne opinie, bo potem czytam, że a nie, właśnie mi się totalnie tam Dalton nie podobał, wolałem Rogera Moore'a, czy wolałam. Okej, każdy ma z nas swój ranking, także hej. Muszę powiedzieć, że Pierce Brosnan, na którym się wychowałem, no bo właśnie jestem dzieckiem lat 90, więc te Bondy po prostu leciały w telewizji. Nawet ten, Śmierć nadejdzie jutro, jeśli dobrze pamiętam tytuł, ten, gdzie była Halle Berry, gdzie był jakiś tam niewidzialny samochód, na lodzie jeździł, nie oglądałem go 15 lat, ale te 15 czy 20 lat temu, pamiętam, że chyba miałem go na kasecie wideo i zapętlałem, że oglądałem go tak, nie wiem, z 10 razy w ciągu miesiąca kiedyś i że aż mi utkwiły pewne sceny, jak Halle Berry wychodzi z wody. Śmieję się, ale akurat też zostało w głowie, nie? No ale nie oglądałem żadnego filmu z Brosnanem od tamtej pory. GoldenEye to w ogóle nie wiem, czy widziałem kiedyś, bo to jest ten pierwszy z 95, no to byłem na pewno za mały. Chociaż w sumie nie wiem, bo już po obejrzeniu można stwierdzić, że to jest film dla właśnie dwulatków. No, w sensie, moja opinia jest taka, że totalnie mi się to nie podobało. I mówiąc nie podobało, mam na myśli... chodzi o konwencję. Chodzi o to, że Bond zrobił krok w dobrą stronę z Timothym Daltonem i to się nie sprzedało, bo zrobił krok w stronę kina realistycznego. I moim zdaniem to jest krok w dobrą stronę, tak samo jak z Craigiem i te dzisiejsze Bondy są krokiem w dobrą stronę, że odchodzimy od tego takiego Sean Connery, seksistowskie teksty, tandeta, kicz i tak dalej, a wchodzimy w jakieś takie, dobra, na serio robimy o jakimś agencie, oczywiście on tam co jakiś czas powie jakiś one-liner, oczywiście będzie kultowa muzyczka, oczywiście on uratuje świat, oczywiście on jest agentem Jamesem Bondem, który się przedstawia, że jest James Bond, mimo że jest tajnym agentem i powinien to ukrywać. Oczywiście. Taka jest konwencja, to nie jest hiper na serio, ale w granicach takiego Realm of Possibilities. No i niestety, jako że Timothy Dalton się nie sprzedał, te jego dwa filmy zrobiły mało hajsu, było chyba 6 lat przerwy przed GoldenEye, najwięcej aż do teraz, no ale teraz to częściowo przez pandemię, no to GoldenEye po prostu jest powrotem do, no nie wiem, do old schoolu, do lat 60. No GoldenEye po prostu wraca, wiadomo, jest trochę nowocześnie zrobione tak ogólnie, ale jakby... konwencja jest mniej więcej tak tandetna jak u Rogera Moore'a czy wspomnianego oczywiście Seana Connery'ego. I mi się to nie podoba. Znaczy oglądałem ten film ze znajomymi, pozdrawiam. I myślę, że to jest jedyna opcja, żeby to obejrzeć na zasadzie, że się tam chichraliśmy wzajemnie, robiliśmy sobie jaja, gadaliśmy na głos. Nie jest to film, który bym oglądał i analizował jak kino artystyczne, tylko właśnie taki na zasadzie, że trochę to głupi. Trochę tacy Szybcy i Wściekli lat 90. I to mam na myśli te późne części Szybkich i Wściekłych, nie? I wiem, czytałem już po obejrzeniu, ale też przed, widziałem jakieś tam recenzje, widziałem jakieś tam tytuły. Wiem, że ludzie uwielbiają ten film, że uważają, że jest najlepszy z Brosnanem, dlatego go wybrałem. I wiem, że ta konwencja też cieszy się, no ma jakiś tam fanbase, więc rozumiem, mi po prostu to jakby dla mnie to nie ma sensu. Znaczy tak, ten film wchodzi po prostu w autoparodię, jak dla mnie, tak graniczy z autoparodią przynajmniej. W całości, ale no kilka scen, zobaczcie, jakaś randomowa scena, która zapadła mi w pamięć, to jest ta, gdzie są te testowane gadżety. I te sceny z gadżetami zawsze były trochę śmieszne, zawsze były wink wink. Ale im dalej w las... Morning, Q. Sorry about the leg. Skiing? Hunting. Tym można by się było spodziewać, że to będzie jednak zrobione troszkę na poważnie. A tutaj mamy taki pełny comeback i zobaczcie, no to wygląda jak z nagiej broni po prostu. Autentycznie, ten film ma kilka takich momentów,
Naga broń aż prosi, żebyście oddali jej swoją scenę. I nawet jestem w stanie powiedzieć, że gdyby Bonda grał tutaj Leslie Nielsen, to ten film byłby lepszy. No jak już tutaj jesteśmy, to ta muzyka, no jest po prostu jak dla mnie tutaj było mnóstwo scen w tym filmie, gdzie się zastanawiałem w ogóle, co ja słucham, czy to jakby nie z tej epoki, niedopasowane ani do sceny, ani do filmu, ani... No, sami zobaczcie. Jakby ten film naprawdę jest momentami zabawny. Zobaczcie, ten otwierająca scena, Bond w klasycznie, jest w potrzasku, nie ma wyjścia ze sceny. I co robi? Last chance! Come out with your hands above you. Wait! Many months later. Idzie wolno za jakimiś beczkami, jak wszyscy w niego po kolei celują. Tak, no, jakby w ogóle, no nie wiem, my się śmialiśmy. Oglądając ten film, po prostu mieliśmy takie, co to jest w ogóle, nie? I ja, jak mówiłem o tych latach 60. i o tych pierwszych Bondach i tak dalej, to okej, ja rozumiem, wiecie, no to jakby kwestia czasów. Tak samo jakbyśmy sobie porównali w ogóle kino, nie wiem, super bohaterskie, jak się zmieniało na przestrzeni lat. No i tu mamy taki regres. Wyobrażacie sobie, że po, nie wiem, nie trzeba sobie wyobrażać, no to jest po prostu po Timie Burtonie do Batman ten z Robinem z legendarnych chłam. No to w sensie to ten film jest dla mnie czymś podobnym, totalnie dla mnie nie działał. I nawet jeśli chodzi o takie elementy jak to, że widziałem w jakiejś tam opinie, że postaci kobiece są trochę lepsze. No to tak, mamy tutaj dwie dziewczyny. Tą złą jest Ksenia Onatopp, grana przez Famke Janssen, ta, która potem grała Jean Grey w X-Menach, możecie ją kojarzyć. Młodziutka i tutaj w tym filmie jej hobby to jest... w zasadzie to ja nie wiem, zgniatanie udami facetów i orgazmowanie przy tym, że giną od tego. Czyli ja wiem, że tego filmu nie można brać na poważnie, ale tak wygląda każda scena z nią. Ona jak takie dzikie zwierzę robi jakieś... I takie... Jak dzikie orgazmujące zwierzę, bardzo ładne swoją drogą, ale no te sceny są po prostu durne. I oczywiście no była rozkmina jaka będzie jej scena śmierci, no bo musi być coś ze zgniataniem, no i tak. Z drugiej strony tą dobrą gra tutaj Izabela Skorupko, więc hej, mamy nasz akcent. Chociaż gra tutaj też Rosjankę Natalię Simonową. No i... wiecie, wracamy do tego, że przez chwilę jest nawet okej, że dobra, tam trochę się Bondowi stawia, trochę coś, jakby nie rzuca mu się w ramiona w pierwszej scenie, no ale po jakiejś tam pierwszej sytuacji, gdzie, nie wiem, trochę tak jakby on ją ratuje czy coś, nagle z dupy, zupełnie niepasujący mamy moment, jak z lat 60. Tell me. Are there any other standard operating procedures I should be aware of, Commander? A czy w sensie jak z każdego z tych starych filmów o Bondzie, takie oh my god, tak już nawet nieźle wam szło, ale dosłownie w scenie, w której to nie ma w ogóle sensu, co się dzieje, ale muszą zacząć się bzykać, całować, nie tam, na zasadzie... Why? No po prostu takie strzelają se w stopę, ta konwencja jest po prostu straszna. I wiem, co powiedzą ludzie lubiący ten film, że mamy świetnego Seana Beana, który tutaj jako Alex Trevelyan jest czarnym charakterem. Poznajemy go jako 006, czyli tego 006, który na początku filmu robi, jest w trakcie misji z Bondem i myślimy, że ginie, a potem się okazuje, że on tak naprawdę... to tam ze względu na swoją przeszłość i jakiś tam wątek, który się ciągnie przez film, że tam jego rodzina była zdradzona przez Brytyjczyków, jakby mści się i upozorował swoją śmierć. Oczywiście to jest jedna z tych rzeczy typu Sean Bean jest super, fajnie jest w ogóle zobaczyć, że właśnie czarnym charakterem takim bezpośrednim walczącym z Bondem jest inny, tajny agent. Jest to okej, fajna dynamika, fajny pomysł na to, żeby były jakieś wyrównane siły i że wiemy, że koleś musi być też dobry, skoro jest 006, nie? Ale jak się zastanowimy nad jego historią, to nie ma sensu, bo w tej pierwszej scenie on mógł w każdej sekundzie zabić Bonda, jakby to pozorowanie śmierci nic nie dało. To jest takie idiotyczne po prostu, że on nagle potem wraca i mamy, że żyje i tak... Wow! Mogłeś go zabić dosłownie przy 15 okazjach i
Nie trzeba było tutaj nic... zresztą nie. Chyba czegoś nie załapałem i że on niby, nie wiem, potem zdradził. Nie, no nie wiem, ale to by nie pozorował śmierci, no bo to wyglądało, że go zabili. No nie ma to sensu po prostu, nie? Zresztą no to oczywiście nie jest film, który tam trzeba się jakoś specjalnie zastanawiać, czy to ma sens, co tu się dzieje. Szczególnie, że znowu, mówiłem w poprzedniej części, że Szybcy i Wściekli, no okazuje się, że nie są tacy oryginalni ze swoimi popieprzonymi scenami, bo Roger Moore tam też jakąś tam driftował ciężarówką na dwóch kołach. Nie, sorry, nie Roger Moore, oczywiście Timothy Dalton, który mi się podobał. Tutaj mamy drifty czołgiem! No jakby okej. W sensie czemu nie? No scena jest idiotyczna, scena jest śmieszna, ale całkiem kreatywna, wielka, taka bombastyczna, na zasadzie wiecie, pół miasta jest zrujnowane, a Bond se jeździ czołgiem, tylko no oczywiście i to możemy porozmawiać znowu o tej konwencji, oczywiście Bond jadący czołgiem na zasadzie jakby se prowadził, nie wiem, rower i tam coś niszczy pół miasta, kogoś zabił, a poprawia muszkę, takie no jakby... No mi to po prostu nie smakuje ta potrawa, no to jest takie, to jest zbyt durne dla mnie. Te lata 90. to już powinien był być przeskok w coś realistyczniejszego, mroczniejszego. Trochę dla mnie zmarnowali. No i jak już mówimy o Bondach, wiecie, wybieram po jednym filmie na aktora, no to powiedzmy sobie o Piersie Brosnanie. 20 lat temu, jak byłem mały i tam się wymieniali ci aktorzy, to bym pewnie powiedział, że no to jest mój Bond, no bo widziałem z nim właśnie jakiś tam film z Bondem, no i to jest James Bond, no dzieciaka byście zapytali. Pytanie teraz, jak tak całą nostalgię z tego wywinę i tak dalej, muszę powiedzieć, że Bond jest dla mnie, Brosnan jako Bond jest dla mnie taki pomiędzy. Roger Moore mi się totalnie nie podobał, Lazenby był dziwny, ale nawet okej, w sensie chciałbym od niego zobaczyć więcej. Connery jest dla mnie takim, to jest klasyk, jakby wiele osób powie, że najlepszy, ale ja do końca nie potrafię patrzeć poważnie na te stare filmy. To znaczy, no wiadomo, po prostu, to jest, ale w tamtej konwencji pasował perfekcyjnie, także jakby był super, nie? Natomiast... Nie wiem, no mnie on nie bawi tak, wiecie, żebym ja sobie włączył i no nie wiem, może za młody jestem po prostu, może musiałbym się wychować na tych filmach właśnie, no nie wiem. Ale na pewno był dobry w tym, co robił, nie? Timothy Dalton był dla mnie fajnie właśnie taką nową odskocznią, takim realistyczniejszą wersją, dużo lepiej mi się go słuchało, jego głos, akcent, pewność siebie, charyzma. No po prostu Timothy Dalton był kimś, kogo wierzyłem, że patrzę na tajnego agenta, który tam kogoś zabija, ale też potrafi być, wiecie, że tam uwodzi kobiety, nie? Pierce Brosnan w tym filmie jak dla mnie wygląda dobrze, tak jak tam wchodzi, ma to swoje pierwsze ujęcie. Beg your pardon. Forgot to knock. Hej, ja to kupuję, ale jest strasznie pusty w środku. Mam wrażenie, że jakby to powiedzieć, no on byłby dla mnie perfekcyjnym takim Bondem na okładkę gry, jako postać w grze, jako, nie wiem, do reklamy w telewizji, taki wygląda jak James Bond. Jest szarmancki, jest przystojny, a przy tym taki troszeczkę, wiecie, w zasadzie niebezpieczny chłopak z niego, ale, nie wiem, może to też kwestia, że ten film jest tak po prostu przerysowany, autoparodyjny w wielu scenach, że zatraca tego Bonda. Ten film się nie skupia na Bondzie, tylko na tym, żeby odpierdzielić jakąś dziwną scenę akcji, żeby ktoś kogoś gniótł udami, albo żeby coś wybuchało, tak. Ten film jest trochę taki właśnie, co chwilę wybuchy na ekranie. To jest to, co powiedział o filmach superbohaterskich Martin Scorsese, że to jest jak ten taki theme park ride, nie? Że jedziecie po wesołym miasteczku i co chwilę coś na was wyskakuje. No to tak, ten film trochę taki jest, ciężko się skupić na tym głównym bohaterze. I jak on miał te swoje jakieś one-linersy, czy jakieś kwestie takie istotne, jak tam jest taki moment, że gada o tym swoim kumplu, albo że coś tam o dziewczynie, albo takie... Nie kupowałem tego w ogóle. To takie było dla mnie wszystko... Taki brak, nie wiem, brak charyzmy, jakoś nie wierzyłem w niego, że mógłby naprawdę być tym Bondem, chociaż wyglądał dobrze, jak taki trochę pozorant, nie? Natomiast, no, nie powiedziałbym, że jest najgorszy, powiedziałbym, że mam go gdzieś tam w środku stawki. W sensie, że to był dobry wybór, tak z perspektywy castingowej, wiecie, przed tym filmem, ale na dłuższą metę nie będzie moim ulubionym Bondem. Zresztą, no, nagrywam teraz dwie recenzje, bo się naraz, zaraz będę kręcił Casino Royale, spoiler alert. No to muszę powiedzieć, że no, różnica między tymi filmami jest dla mnie diametralna i na plus dla Casino Royale oczywiście. I tam mamy praktycznie odwrotność wszystkiego tego, co mówią tutaj, pomimo że ta sama ekipa robiła te filmy. To jest bardzo ciekawe właśnie, że ten reżyser Campbell, on
Zresztą to też pokazuje, jak bardzo moja opinia jest niezgodna tak z ogólną, powiedzmy, bo Campbell na tyle się spodobał, jego operator kamery, tylko nazwiska nie umiem wymówić, oni na tyle dobrą robotę zrobili, zarobili hajs i tak dalej, że potem te 10 lat później wzięli ich do Casino Royale z powrotem, więc jakby i tam ten film wygląda, jest jakby dużo lepiej wyreżyserowany, ale no, coś też nieperfekcyjnie, ale to pokazuje, że wiecie, że to była kwestia odgórnego takiego, dobra, tu robimy bajeczkę i James Bond po staremu, a tu robimy nowe podejście, nie? Także to, co chcieli zrobić, moim zdaniem osiągnęli. Ten film ma wiele wielkich scen akcji, fajne postaci typu Sean Bean, no takie klasyczne bondowskie momenty, w sensie, że tam wiecie właśnie jakiś, a to gadżet, a to coś. Aczkolwiek no, dla mnie jest na granicy autoparodii i no nie podoba mi się po prostu. Znaczy, akceptując to, czym on miał być, dostanie ode mnie 5 na 10, no bo jest taki średniak, żeby właśnie pośmiać się ze znajomymi, ale ciężko mi to wziąć na serio. To jest oczywiście, jeśli chodzi o ocenę, zawsze dyskusja pod tytułem oni to zrobili tak specjalnie. Jaką temu dać ocenę, skoro mi się nie podobał ich pomysł w zamyśle, nie? Powiedziałbym, że jest to piątka bliżej czwórtki niż szóstki, w sensie, że tak nie polecam. No chyba, że ktoś lubi właśnie ten taki wręcz kampowo-autoparodyjny James Bond style, który jest durnym odmurzaczem do potęgi. No to GoldenEye jest w tym bardzo dobrze zrobione. No to bez wątpienia nie dziwię się, że ma dobre oceny, ale jak ktoś lubi realistyczniejsze kino i tak troszeczkę jednak tego Bonda tak w stronę Timothy'ego Daltona czy Daniela Craig'a, no to nie, tutaj Pierce Brosnan że tak powiem, w ogóle w to nie wchodzi. Także czekam na wasze opinie, co wy o tym sądzicie. Śmiało piszcie, nawet jeśli całkowicie się nie zgadzacie. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o filmach.